the ancient kingdom of Ascalia, the lands of your noble ancestors, your birthright. Now you are its ruler. JRPG to bardzo specyficzny gatunek gier komputerowych, który przez wiele lat zarezerwowany był przede wszystkim dla konsol. Powszechne mieszanie platform i gatunków sprawia jednak, że coraz więcej pojawia się na rynku tytułów ciekawych, łączących elementy różnych gier. Świetnym tego typu przykładem na dodatek polskim jest nadchodzące, przepełnione humorem Regalia of Men and Monarchs. Ufundowany dzięki użytkownikom Kickstartera, projekt polskiego studia Pixelated Milk jest kozackim połączeniem japońskich RPGów, zbierania drużyny, taktycznej walki z wykorzystaniem wielu umiejętności i przeszkód terenowych, rozbudowy królestwa oraz podróży po dość rozbudowanej mapie świata. Da się tutaj również wyczuć wyraźny wpływ na różne aspekty gry z takich produkcji jak The Banner Saga, Darkest Dungeon czy RPGów od EA w kwestii relacji z towarzyszami. A same projekty postaci są w mojej opinii jak żywcem wzięte z japońskiego anime Slayers, magiczni wojownicy. Gracz wciela się w Keja, dziedzica wielkiego majątku wraz z posiadłością oraz, jak się szybko okazuje, kolosalnego długu. Aby go spłacić, młody bohater zmuszony jest przywrócić swoim włościom dawny blask oraz odpowiednią operacyjność. W osiągnięciu tego celu towarzyszą mu od samego początku dwie siostry, wierny jeszcze ojcowi Keja rycerz oraz duch przodka, którego prochy zostają przypadkowo wypite przez głównego bohatera. Tego typu komicznych sytuacji oraz dialogów w Regalia of Men and Monarchs jest po prostu masa. Dlaczego gra przypomina Darkest Dungeon? Przecież klimat obu gier jest absolutnym przeciwieństwem. Powód jest prosty. Wyprawy. Stanowią one lwią część regalii. Standardowo przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Wybieramy spośród kilkunastu charakterystycznych, mocno różniących się umiejętnościami postaci. Część z nich wcielamy do drużyny, część opiekuje się dworem w Ascalii. Wybrana składająca się z kilku osób ekipa musi regularnie wybierać się na wyprawy po terenach królestwa. Podczas tych właśnie wypraw gra mocno przypomina znakomite Darkest Dungeon. Na mapie świata wskazujemy lokację, do której chcemy się udać, wewnątrz której mamy mini-lochy, czyli kilka punktów do odwiedzenia w dowolnej kolejności. Czasem są to wydarzenia tekstowe, najczęściej potyczki z różnej maści wrogami, a czasem możliwość rozbicia obozu i wskrzeszenia poległych towarzyszy. Same potyczki, mimo zabawnej, milusińskiej oprawy graficznej, są bardzo taktyczne. Przed każdym starciem gracz rozstawia bohaterów w dowolnych, dostępnych miejscach pola walki. Jest to dość ważny element, pozwalający już w pierwszej fazie kontrolować jej przebieg. Sztuczna inteligencja nie jest nadzwyczaj mocna, ale nadrabia liczebnością i punktami zdrowia. Różnorodność bohaterów i ich umiejętności stwarzają naprawdę szeroki wachlarz możliwości. Zarówno postaci kontrolowane przez gracza, jak i przeciwnicy posiadają punkty życia oraz pancerza. Nie da się zbić HP, jeśli dana postać wciąż dysponuje punktami pancerza. System ten od razu przywodzi na myśl grę The Banner Saga i sprawdza się bardzo dobrze. Poza tym klasyczne dla RPGów statystyki obrażeń, odporności, punktów ruchu i celności. Nowością są punkty autorytetu, których przybywa po każdej turze, a które to umożliwiają wykonywanie specjalnych, potężnych akcji, innych dla każdej kontrolowanej postaci. Potyczki nie są aż tak trudne jak te w Darkest Dungeon, ale w dalszym ciągu wymagają kombinowania i taktycznego podejścia. Między kolejnymi wyprawami na gracza czeka drugie oblicze Regalia of Men and Monarchs, warstwa strategicznego zarządzania dworem i jego okolicami. Podczas tej fazy nawiązujemy kontakty z postaciami niezależnymi, takimi jak kowal, karczmarz czy alchemik, oraz pogłębiamy swoje umiejętności z nimi. Lepsze relacje owocują bonusami w różnych kategoriach. Na królewskim dworze jest dużo do zrobienia, a przecież trzeba jeszcze znaleźć czas na małe wędkowanie. Aby jednak nie było zbyt sielankowo, wszystkim poczynaniom gracza, zarówno wyprawom, jak i pracom nadwornym, towarzyszy czas. Czas, który niejednokrotnie stawia przed bohaterami dylemat. Rozbudować kuźnię, spędzić cały dzień z ładną bohaterką, czy wyruszyć do kolejnych lochów.
Wiem, że tego typu rozwiązania zwiększają poziom trudności i kondensują rozgrywkę, ale ja nigdy nie byłem ich zwolennikiem. Oprawa graficzna jest według mnie świetna. Kreskówkowe projekty postaci, lokacji oraz poziom animacji nie wywołują oczywiście dreszczy na skórze, ale czynią rozgrywkę przyjemną i relaksującą. Gra powinna chodzić dobrze nawet na słabszych sprzętach, a to też bardzo ważne. Ścieżka dźwiękowa również satysfakcjonuje. Przede wszystkim voice acting, który jest bardzo klimatyczny, a w połączeniu z zabawnie napisanymi dialogami wprost wymusza na graczu uśmiech. Muzyka dobrze wpisuje się w klimat produkcji, acz nie powala. Po kilkunastu godzinach bardzo dobrej zabawy należy rzetelnie przyznać, że studio Pixelated Milk odwaliło dzięki wsparciu społeczności Kickstartera kawał dobrej roboty. Regalia of Men and Monarchs to gra ładna, zabawna, wystarczająco rozbudowana oraz dość wymagająca taktycznie. Jest to doskonały przykład na to, że Polacy potrafią robić japońskie fuzje gier RPG i strategicznych. Brawo!